Siemanko, cześć, witajcie. Witam was od razu, jak tylko się dowiedziałem o kolejnym wypadzie. Mianowicie lecę do siwego na łódkę, z siwym na łódkę, czyli będziemy łowili klasycznie, tak jak za dawnych lat, tak jak w tamtym sezonie, tak jak i w poprzednim sezonie, będziemy łowili okonie na Narwi. Ja dojeżdżam do siwego jutro, tak okolice godziny 9. Siwy będzie już tam wcześniej, bo się nastawia na sandaczyka. Ja z racji tego, że jestem obrażony na sandacze, nie łowię tych sandaczy, nie chce mi się czekać całego dnia na jedno branie. Wolę łowić ilościowo, tak jak zawsze to powtarzam. I co, dojeżdżam do niego po prostu później, wtedy kiedy on będzie chciał już łowić okonie. Pogoda zapowiada się dobra, będzie pochmurno, będzie troszeczkę zmiana pogody, no ale mam nadzieję, że nic nam nie przeszkodzi i połowimy sobie fajnie, pięknie, ilościowo okoni. Ostatnio siwy mi mówił, że jednak łowi te okonie, no i łowi takie już ładniejsze te okonie, takie 20+, więc no nastawiam się naprawdę na bardzo fajne łowienie. Także nie będę już przedłużał, przypominam, zostawcie lajka, zostawcie subskrypcję, aby być na bieżąco, kliknijcie też dzwoneczek, no bo YouTube bardzo, ale to bardzo tnie zasięgi i ogranicza, także żebyście nie przegapili kolejnych materiałów, kolejnego daily vloga. Zapraszam was do kliknięcia dzwoneczka, a już właśnie do mnie dzwonią i właśnie to dzwoni siwy. Także do usłyszenia. Ju! Brawo ja! No i dobra, pierwszy rzut, lecimy, let's go. Zobaczymy, co mi tu siwy zaproponuje dzisiaj. Mówi do mnie tak, jedziemy na ryby, będą brały. No i zobaczcie, deszcz, jestem i co? I deszcz jest. Deszcz. Jezu, siwy, ty to jesteś. Ananas taki. Ale przynajmniej jest plus. Nie ma łodzi. Nie ma patelni. Nie ma łodzi. Nie ma pederastów pływających. Tak jest. No i dobra, no i co? No i ja próbuję na jaskółkę, siwy próbuję na tamte. Spróbujemy, zobaczymy, na co reagować będą. Ja pierdolę, ale się rozpadało. Już przyjechał, kurde. To tam to przelotne były. Teraz na ciągle. No i u siwego fajny, ciekawy okonek się trafił. 4 gramy. No i co, na tamte, tak? Tamta półtora cala. Ojej, jaka malutka tamta. To nie, ja tak nie będę na pewno łowił. Jak to mała? A księży to jak jest? Jakie? Dełże, to jeszcze mniej. Jeszcze mniejsze są, no tak. A on też nie, no te okonie lecą sobie w kuśkę. Już drugi dzisiaj mnie w bambuko zrobił. Spokojnie, ja zaraz go. Pach! I go nie będzie zaraz. Siedzi? Zaraz się opalał. Tak. No, takiego się udało wyciągnąć na cykatkę, który ma 22. Pyk, woda. No i oczywiście co? Musiałem zmienić cykatka od Spin Magica. Robi robotę jak zawsze. Czy to deszcz, czy to słońce, cykatka robi robotę, po prostu tak jest. A dlaczego tak jest, no to nie wiem, to już trzeba pytać ludzi mądrzejszych. Patrz jak woda paruje. Czy się siwy widziałeś? Widziałem. Aj było. O, ładniejszy. Co, jak się nastroszył? Pyk. No i ekstra.
coś się zaczęło dziać w tym deszczu, tak? Piękny, piękny akurat. Pyk, mykaj. No może zaraz przestanie padać. O, tam ja. Kur... Ale... Ty, ja mam, ale nie było. A to jest taki mały. Siedzi kolejny. No ale maluszek, maluszek, tak? Ale znowu zaczęło padać. Yeah. No i co, ta mniejsza, lepsza? Lepiej robi. Jaką świeżą? No, ja już jest moja zachwiedziała. Nie wiem, mam... żółtą momentami już. O matko, ale pada. Ale pada. Ciebie aż go nie było widać. Jejku, dobrze, że ja się wróciłem po te spodnie. A nie, on jest, tylko on jest taki duży. On jest po prostu taki duży. O, jak u ciebie. Panie, ale zaczęło padać. A wiesz, co takie bąbelki oznaczają? Jakie bąbelki? Takie widzisz, jak spadnie, taki bąbelek się robi. Nie. No tak, wiem, o co ci chodzi, no. To znaczy, że będzie długo padać. Tak, tak mówisz? No, konek jest. Nowa nowe miejsce. Ale ciepłe te okonie są. Ten to jest aż gorący. Gorączkę ma. No i przestało padać. To nas chyba najbardziej cieszy. Przestało padać. No i oczywiście... Dziura w murach. Odra... Nie, nie będzie padać. Już tam nie, stamtąd nie przyjdzie to. Nie, siły, nie będzie. Nie będzie. O. Na gumeczkę? Nie, cykadeczkę. Na cykadkę. Widzisz, no cykadka to jest cykadka. Każdych rozmiarów. Czeplutki, no jakby miały gorączkę. No jak się, marina. O, ten już taki wiesz. Przyjemniejszy. Marimasa. Pokaż. No taki już przyjemniejszy. Z tych mniejszych przyjemniejszy. Dłoniak no. 20. Na co? Na tamte. Tanta z Ali. Czy nie z Ali? Original? A. Jezu, zwariowana ta pogoda. Teraz słońce, przed chwilą deszcz. No i ryby, ja się nie dziwię, że dzisiaj nie biorą. Co? Siwe? Nie dziwię się, że w ogóle nie biorą. Teraz Siwy jeszcze nie powiedział, że wiatr się zmienił. Jak się to wszystko tak zmienia, no to nie dziwię się w ogóle, że te ryby dzisiaj nie żerują. Ale powiem wam wcześniej tak, jak ja dzisiaj zobaczyłem pogodę, to mówię, kurczę, jest troszeczkę tak zimniej. No i mówię, może to jest właśnie ten dzień, kiedy one będą naprawdę żarły. Ale nie zmienia to faktu, że miesiąc czasu mnie tutaj, prawie miesiąc czasu mnie tutaj nie było na tej wodzie. No i jest różnica, bo ja nie wiem, gdzie te ryby żerują. Siwy tutaj oprowadza nas po tej wodzie, no ale dzisiaj one ewidentnie nie żerują. No bo ostatnio Siwy mówił, że coś tam połowił, co? Co tam połowiłeś ciekawego? Okonie generalnie i to takie zawodnicze, dobre. No i ale ostatnio całkiem w porządku chyba. Tydzień temu, no. Dobrze. Ile miałeś? No kilkanaście na pewno dobrych było. Takich dobrych w sensie do miary by były. No tak, czyli dobrych to znaczy 20 plus, tak? No, 20. Tak, bo teraz wymiar jest chyba 20. No ale ten, może dwie osiemnastki. No dobra, no to od 18 w górę to jest dobry okres. Ale 25
piątki, 24, 23 takie się trafiały, a dzisiaj nic. No dzisiaj brędza. Brędza. No ale co, wojujemy, jeszcze mamy chwilkę czasu. Jest godzina 13, więc w sumie mamy jeszcze max godzinę czasu. Ja to max godzinkę, bo muszę do roboty zmykać. Też trzeba popracować trochę. No, także godzinka i może coś się jeszcze uda. Mam nadzieję, że już na pewno nie będzie padać. I w sumie to tak się zapowiada, że nie będzie już chyba padać, także zobaczymy, może coś się uda jeszcze. Na tantkę. No i cyk. Okonek się melduje tu u koleżki. No ale to i tak. Słabo jest. Lepiej brały jak padał deszcz. Tam. Dobra. To już zaraz rzucam tam. Nie potwór. Potwór z Loch Ness. O, już wypluty. Tyk, tyk. Maluszki.